Witam Państwa serdecznie w studiu przy ulicy Floriańskiej. Już są goście. Miała być dwójka i jest szczęśliwa trójka. Jest z nami pan Marcin, pani Katarzyna, a także Stanisław, którego Państwo słyszycie z zabawki. Nazwisko lublinieccy, to jest istotna sprawa. A gościmy Państwa ze względu na chorobę, która dotknęła pana Marcina. Wszystko zaczęło się na wiosnę. Tak, dokładnie, 8 kwietnia. 8 kwietnia, jaka diagnoza? No, 8 kwietnia jeszcze nie było diagnozy. Mhm. Diagnoza pierwsza była postawiona 12 po rezonansie magnetycznym. Natomiast to nie była ostateczna diagnoza, bo wtedy zaczęto mnie leczyć na wirusowe zapalenie mózgu. Oczywiście to nie było wirusowe zapalenie mózgu. Później się okazało, że jest to glejak 4 stopnia złośliwości. To jest bardzo chyba zła diagnoza. Jakie są rokowania w pana przypadku? No, może nie mówmy o rokowaniach i statystyce, bo to byśmy mówili o osobach zmarłych. Ja jeszcze żyję, więc... No i panu chcą wybić tego guza z mózgu. Już w najbliższą sobotę da się pan podda się tym zabiegom? No nie mam innej możliwości. Jak już tyle jest rzeczy zorganizowanych, to... Mhm. Wspiera pana na pewno pana żona, pani Kasia i synek, który ma ile? 22 miesiące 22 miesiące Stanisław ma i jest dzieckiem pełnym energii, a pani tą energię jeszcze ma w sobie? Jeszcze jest. Musimy walczyć, więc energia jest. Energia jest, też Stanisława tutaj po prostu rozpiera ta energia. Już w najbliższą sobotę wydarzenie w Gliwickiej Cechowni. Przez cały dzień w zasadzie będzie się bardzo dużo działo. To chyba dobrze, że są ludzie, którzy chcą innym pomagać. No, na szczęście. Wychodzi na to, że jestem trochę lubianą osobą i że ktoś chce mi jeszcze pomóc. No tak, znalazła się grupa znajomych, która zorganizowała imprezę. Która dzwoni po mediach, po godzinach pracy, bo robią to po prostu charytatywnie. I tutaj pani Julia tłumaczyła, że jestem koleżanką bratowej i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Ja nie jestem w tych drzewach genealogicznych biegła. Ale tak, powiedzmy jeszcze pani Marcinie, jaki jest cel? Na Się Pomaga jest założona zbiórka i tam ile trzeba uzbierać? Prawie... 450 tysięcy złotych. 450, no czyli prawie 500 000. Na ten moment na tym portalu jest kwota 142 tysięcy złotych, czyli no nieco ponad 31% już uzbierano. Jakby pan zachęcił do tego, żeby akurat panu pomóc, pana wspomóc? Ciężko mi jest zachęcić. Myślę, że jeśli ktoś będzie chciał przyjść i pomóc, to po prostu przyjdzie. Przyjdzie pomóc i też się może przy okazji pobawić. Tutaj już Jarek wcześniej zaanonsował te wszystkie rzeczy, które się dzieją, czyli będzie strefa koncertów plenerowych, to od 14 do 22. Będzie też strefa chilloutu, animacje i warsztaty dla dzieci. Patrzę na panią Kasię, czy coś pani szczególnie poleca z tej listy? Myślę, że dla rodzin z dziećmi będzie właśnie ta strefa najważniejsza animacji. Chilloutu. Chilloutu również, bo chwila oddechu na pewno się przyda po tych wszystkich zabawach. No, chcemy na pewno serdecznie wszystkich zaprosić, bo tak naprawdę każda złotówka, każdy grosz w naszym przypadku się liczy. Będą też również inne atrakcje, takie jak możliwość przejechania się starym samochodem. O! Będzie też możliwość zakupienia pysznych ciast. Będzie mnóstwo atrakcji. Tak. Naprawdę będzie się dużo rzeczy działo. Będzie też co jeść. O, proszę się nie martwić, mi państwo, crash test się tutaj u nas w studiu radiowym podział. Prosimy o nieregulowanie radioodbiorników. Czyli tak, powtórzmy. Najbliższa sobota, 16 października, Gliwicka Cechownia, czyli to są Nowe Gliwice. Od godziny 14 startujemy z koncertami, ale wcześniej zaczynają się różnego rodzaju
wydarzenia towarzyszące, czyli animacje dla dzieci, na przykład dla Stasia, pokazy i występy, tutaj na przykład pokazy makijażu, wizażu, mieczy samurajskich, będzie też taniec towarzyski, teatr ognia i będzie też ochotnicza straż pożarna, która będzie ten ogień później gasiła z Bojkowa i z Brzezinki, także będzie się działo i też państwa przekierowujemy w dwa miejsca, czyli na Facebooka Cechowni Gliwice, tudzież na wydarzenie promujące, a także na i tutaj na się pomaga i szukamy po nazwisku, po imieniu pana Marcina Lubienieckiego, który przyjechał do nas z Knurowa. Panie Marcinie, czego życzyć? Siły i zdrowia. Siły i zdrowia i dużo, 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 dużo optymizmu. Bardzo państwu dzisiaj dziękuję za wizytę. Moim i państwa gośćmi byli pan Marcin Lubieniecki, pani Katarzyna Lubieniecka, a także Stanisław Lubieniecki, który jest chyba najmłodszym naszym gościem w studiu przy ulicy Floriańskiej. Bardzo państwu dziękujemy. My również dziękujemy.